Witam was, guys, w grze pod tytułem Project Cat. Jest to gra indie, stworzona przez małe studio, tam kilka osóbek. Jest to gra na styl RPG Makera, taki horrorek typowy. Aktualnie Bebu i Estix mi to przetłumaczyli, więc stwierdziłem, że sobie ogram to na streamie. Pamiętajcie, wbijajcie na Twitcha, tak mówię to do odcinka. Mam nadzieję, że gra będzie warta uwagi w sumie, bo Bebu strasznie, ale to strasznie mi ją polecał i męczył mnie kilka dni, żebym w końcu to ograł i nagrał, więc no. Użyj strzałek do poruszenia się, okej. Strzałka mi... z RPG Makera normalnie gra. Czyli kamerę mogę na chwilę obecną tutaj przełożyć, na szczęście. Będę musiał manewrować zapewne. Czy pod X-em? Tak, mamy tu wszystko. Czemu nie mogę zapisać? Halo? X? C? Dobra, czyli sterowanie jest strzałkami ZXC, tak jak to było w grze Irradiated. Interere? Bo ta gra ma tylko autozapisy. Serio? Uff, man, to będzie ciekawe bardzo. Zaczyna się dość... interesująco. Naciśnij Z, aby wejść w interakcję ze środowiskiem. O. To jest biały kwiatek na ziemi. Naciśnij Z, aby podnieść przedmiot. Wziąć kwiatka? Czemu by nie? Otrzymano biały kwiatek. Naciśnij X, aby otworzyć menu i zobaczyć. To jest ten biały kwiatek, który znalazłam na trawie. Wygląda na lilię, tak myślę. Ciekawe. Nie wiem, czego się spodziewać po tej grze. Budynek przed nami wydaje się w jakiś sposób zamknięty. Aby użyć przedmiotu, okej, to jest nadal tutorial. A, bo tą lilię muszę tutaj sadzić. I ten użyć tutaj. Kwiat zatonął w wodzie. Ten dźwięk nie za bardzo mi się dobrze kojarzył. Co? Szkoda. Myślałaś, że to zadziała? Powinnaś bardziej uważać na podejmowane decyzje. Rozwiązanie może wydawać się oczywiste, ale zawsze jest inna droga. Możesz tego nie zauważyć od razu, ale twoje czyny będą miały wpływ na wszystko wokół prędzej czy później. Możesz nawet nie pamiętać, co zrobiłaś, aby to spowodować. Niestety żal jest zawsze w cieniu wyboru. No nie mówcie mi. Wiesz też bardzo dobrze, że to nie jest twój dom. Dlaczego więc zajmujesz się sprawami, które do ciebie nie należą? Nie jesteś tu mile widziana. To nie jest głupia gra. Okej? Patrz. To wynik twoich działań. Wynik twoich oczekiwań. Rzeczy nie zawsze są takie, jak się wydają. Jak myślisz? Przepraszam, co tu się dzieje? Czy to nadal wygląda dla ciebie jak kwiat? Nie jesteś przygotowana do igrania z prawdą. Jesteś. Nie mogę cię powstrzymać przed przyjściem. Ale jeśli jesteś wystarczająco głupia, aby przejść moją ścieżkę, własnoręcznie cię zabiję. Taki jest sposób naszego świata. Przepraszam, co? Ło, dziwny sen. Wszyscy już poszli? Wygląda na 11:00, powinnam się ruszyć. Project Cat. Czy coś z tym jeszcze będzie tutaj? Ciekawe. O nie! Dziewczynka z kucykiem. No nie mówcie, że gracie w Ouija board! To się źle skończy. Poruszyłaś tym. Przysięgam, że nie. Wiesz, że nienawidzę tego typu rzeczy. To nie może się dziać. Napisało, umrzyj. O kurwa, o nie. Przestań żartować, to jest poważne. Nie powinniśmy w to grać. Mówiłam wam, będziemy przeklęte. Uff. A, ale i rape. Będę troszkę to zasłaniał, widzę.
To może zrobimy to jak w RPG Makerach zwykle bywało? Co to było? To duch? Przyzwałyśmy ducha? Robisz za dużo hałasu. O, to tylko kat. Co chodzi z tym szalonym pukaniem? Po co to było? Przestraszyło was? To nie powinno was tu być, wiecie o tym? Mogłabym powiedzieć ci to samo, czemu ty tu jesteś? Tak właściwie... Przywitaj się z nowym członkiem klubu okultystycznego. To się nie skończy dobrze. Wczoraj miałem wspaniałą okazję poznać wszystkich członków. Nie przypominam sobie, abym cię tam widziała. Wasza trójka nie jest częścią klubu, prawda? To śmieszne, nie przypięłam cię do ludzi okultystycznego typu Kat. To dlatego, że nie jestem. Hej, co my tu... My tu coś robimy. Oszczędzę wam kłopotów. Wszystkie trzy tym poruszyłyście. A? Oiji, z twojej gry wszystkie tym ruszyliście. Ruszyłyście. Nie ma żadnych duchów w tym pokoju. Istnieje proste naukowe wyjaśnienie. Nazywa się to efektem idemotorycznym. Jesus, ale to jest skomplikowane słowo. Mówiąc prost, tak jak twoje ciało reaguje odruchowo na... Oko, nie różni się tym od mrugania, aromatem, mówiąc, się gram. Byli eksperyment, którym gracze mieli zasłonięte. Okej. Wydawnicze... Czyli to było mniej więcej wytłumaczenie, czym jest ideemologiczny. Szykuj pliki, no. Istnieje proste naukowe wyjaśnienie. Nazywa się to efektem idemotorycznym. Mówiąc prost, tak jak twoje ciało reaguje odruchowo na ból, może również reagować na pomysły i poruszać się samodzielnie. Prawie omija tę część mózgu, której używamy do świadomego zachowania. Nie różni się niczym od mrugania i oddychania. Efekt jest jeszcze silniejszy, gdy grupa łatwowiernych ludzi, którzy desperacko chcą uwierzyć w opowieści o duchach, zbiera się i gra. Był eksperyment, w którym gracze mieli zasłonięte oczy i nagle duchy nie mogły już pisać wiadomości. Możecie spróbować, jeśli mi nie wierzycie. Innymi słowy, twoje tajemnicze odpowiedzi spoza świata są tak naprawdę twoją wyobraźnią grając w tą grę. Świetna robota, zabiłaś cały nastrój. Musisz się dobrze bawić na przyjęciach. Wielkie dzięki, Kat. Zawsze do usług. W porządku, czas na poszukiwania. Powinnam przejrzeć notatki, aby upewnić się, że niczego nie zapomnę. Cele zaktualizowane. X. Excuse me, to się nie stanie. W porządku, najpierw muszę przeszukać szkołę w poszukiwaniu przedmiotów. Runy powinny być w pokoju, w tym pokoju. Gdzieś. Moja osobista zapalniczka nie palę, ale lubię patrzeć, jak wszystko płonie. Okej. Sferyczny model Ziemi, czerwone krzyże oznaczają niektóre lokalizacje. A, mogę nim obracać. Spam! Niektóre książki i stoliki pełne, cokolwiek. Podny powiew wieje z zewnątrz. Zamknąć okno? Nie. Nie będziemy zamykać okna. Podejrzane artykuły i plakaty przedstawiające magiczne kręgi. Jest tu książka zatytułowana Ujawniono prawdę o syrenach. Okej. Jest tutaj trochę kredy. Wziąć kredę? Może się przydać. Otrzymano kreda. Narysować coś na tablicy? Jasne. Co powinnam narysować? Kwiatka, autoportret, dom, tyłek. Gotowe. That beautiful ass! Kegwu. To była najbardziej bezcelowa rzecz, którą dzisiaj zrobiłam. No wybacz, że cię do tego zmusiłem. Zamknięte. Prowadzi w dół i na zewnątrz. Powinnam być w stanie znaleźć tutaj wszystko, czego potrzebuję. Nie mam żadnej potrzeby, aby iść na dół. Okej, zobaczmy śmietnik. Niecodzienny kosz na śmieci. Okej. Czyli nic innego. Nudny kosz na śmieci. Harmonogram egzaminów. Okej. Czyli nie ma tu nic ciekawego na chwilę obecną. Ale czemu? Co ją zainteresowały te... środki okultystyczne? To się nie skończy dobrze. Myślę, że nie potrzebuję stąd nic. Okej, czyli chyba nic. Przejdźmy się po klasach. Czy powinnam poukładać biurka? Tak, zróbmy to. Pchnij biurka do zielonych stref, aby ukończyć zagadkę. Okej, to tak wygląda mniej więcej.
Ale to jest dzikie. Ej, chyba zjebałem. Dobra, mniej więcej widzę. Myk. Myk. Ciekawe, muszę przyznać. Ciekawy zabieg. Tylko teraz muszę jakoś tą jedną ławkę przesunąć chyba. Tak. 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 Myk. Ciekawym. Spodziewałem się, że ja będę musiał to robić ręcznie. Myk. Pięknie. Przesunię te wszystkie te. Fiu! Fajnie to wygląda, tylko po co ty chcesz rysować tutaj ścieżki? Jakieś encyklopedie. Definitywnie bym to ukradła, gdyby nie było to takie ciężkie. Aha. Jesteś strasznie podejrzana. Kilka słodkich roślinek w doniczkach. Ich cicha natura cię oczarowuje. Fajnie. Kawaii, nie? Biurko nauczyciela. Książka od geografii, na której leży globus. Posortuj biurka we wszystkich trzech klasach. Zasuń zasłony we wszystkich trzech klasach. Kępka włosów i runna. Nanida Fuckman. Kilka kartek z planem. Kartki z zasadami. Jestem ciekawa, czy gdzieś jest napisane, że nie mogę przebywać w szkole w nocy. Cóż, myślę, że nigdy się nie dowiem, jeśli nie przeczytam zasad. Aha, jakieś nudne książki. Widzę, że jesteś strasznie koki, jeżeli chodzi o to miejsce. Śmietnik. Jak na śmietnik przystało, brak w nim przydatnych przedmiotów. Skąd wiesz, możesz znaleźć na przykład, nie wiem, złoto. Myk. No i zrobione. Biurko nauczyciela. Leży tutaj bezużyteczna książka od historii. Halo, historia nie jest bezużyteczna. Kilka książek i kreda. Wziąć ją? Już mamy kredę, ale możemy wziąć na wszelki wypadek. Brakuje tutaj zasłony. Zgodnie z rytuałem muszę przyciemnić wszystkie trzy sale. Może klub teatralny ma jakieś kurtyny, które mogę użyć. Cel zaktualizowany. Okej. Okay. Jest tu dużo czytania. Shit. Jakieś nudne książki. Półki na torby szkolne dla uczniów. Jednak w chwili obecnej nie ma żadnych toreb. Książki nie warte uwagi. Okej, czyli teraz naszym celem jest sala teatralna. Tutaj książka. Czysta tablica. Okej. Te drzwi są do klubu, są zamknięte. Zastanawiam się, czy któraś z tych dziewczyn jest członkiem tego klubu. Czyli muszę teraz biec do tych dziewczyn, które tam są. Powiedzcie, czy któraś z was jest członkiem klubu teatralnego? Nie całkiem. Nie całkiem? Nie ja. Ktoś chce wiedzieć? Na zewnątrz czeka agent talentów, jednak interesują go tylko nastolatki z pasją do odgrywania ról. Czego ty chcesz? Muszę tylko pożyczyć coś z twojego klubu. Masz przy sobie klucz, prawda? Dobrze, możesz to mieć, jeśli najpierw mi wyświadczysz przysługę. Wyświadczę ci przysługę zgodnie wygodne, zapomnę powiedzieć dyrektorowi, że wasza trójka włamała się w nocy do szkoły. Umowa stoi? A ty się nie włamałaś? Jakiej przysługi potrzebujesz? Okej, wyrolowane. Przynieś mi notatnik. Jest w klasie 3C pod moim biurkiem. Powinnam iść po jej notatnik? Dobra, zrobię to. Naprawdę zrobisz to? Jeśli go znajdziesz, nie przeglądaj go. Jasne, jasne. Thanks. Myk, myk, myk. Tup, tup, tup. Sala 3C. Drewniane biurko. Drewniane biurko. A table. A table. A table. 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 Tutaj leży czerwony zeszyt. Otrzymano zeszyt ucznia. Drewniane biurko i drewniane biurko. Myślałem, że coś znajdę. Wesoła zielona roślina. Okej, fajnie. Nie będę przeglądał, zachowam to. Zobacz, czy możesz przeczytać. Czerwony zeszyt zapomniany przez ucznia. To nie mój styl. Wiesz, wolę nie. Wolę być uczciwym człowiekiem. Wolę ją kierować dobrymi zasadami. Nie będę chamski. Moje miejsce znajduje się w drugim rzędzie. Okej, to X. To twój zeszyt? Tak, mam nadzieję, że go nie przejrzałaś. Nie, twoje sekrety są bezpieczne. Dobrze. Oto klucz. Przynieś go, gdy skończysz. Otrzymano klucz. Dziękuję. Lecimy! Biegiem! Ta muzyczka w tej sali jest zajebista, muszę przyznać. Ale tutaj już się robi bardziej creepy. To są drzwi do klubu, są zamknięte, ale teraz mam klucz. A, muszę go użyć, zapomniałem. Myk. Drzwi się otworzyły. O! Wiele ręcznie wykonanych kostiumów wisi na wieszaku. Blech, mają zły gust w ubraniach. Kupka starannie poukładnych. Zabrać je? Jasne. To może się przydać. Otrzymano zasłony. W tej szafce znajdują się różne akcesoria do malowania twarzy.
W tej szafce znajdują się pędzle i farby. Tablica. Narysowana jest na niej wesoła buźka. Przyjemna w dotyku czerwona zasłona. Zebrać zasłonę? Już zabrałem tamto. Więc w sumie... Stół zakryty kocem z kartką i kolorowymi układkami. Nie ma nic... Nie ma żadnego sensu sprawdzać zawartość tego kosza. No halo! A złoto w koszu nie znajdziesz? Mam nadzieję, że się nadadzą. To powinno zadziałać. Idealnie. Dobra, bądźmy uczciwi, oddajmy jej ten klucz. Dobra, mogę ci oddać ten klucz? Może nie jest ścież tak, jak myślałam. Okej. Masz... Skończyłaś z tym? Tak, dzięki. Będę uczciwy. I lecimy. Dalej robić swoje okultystyczne rzeczy. Kurde. Półki na książkę i szkolne dla uczniów. To są nożyczki. Czy mogę je wziąć? Leży tutaj para nożyczek. Wziąć je? Tak, są przydatne. Otrzymano nożyczki. Cóż, potrzebuję kępki włosów do rytuału. Powinnam obciąć swoje włosy? Kurwa. Nie będę ciął włosów innych dziewczyn, halo. Dobra, wezmę swoje włosy. Tak myślę. Westchnięcie. A więc idę chyba. Ciach. Otrzymano kępkę włosów. Nikt więcej tego nie chce robić. Okej, mamy kępkę włosów. Mamy wszystko. Teraz przydałoby się malować kredą. Jeszcze nie wolę sprawdzić, czy mam wszystko, czego potrzebuję. Okej. Cele. A, runne. Mój przyjaciel powiedział mi, że kult okultystyczny trzyma jakieś runy gdzieś w swoim pokoju. Potrzebuję jednego do rytuału, więc powinnam go tam znaleźć. A, no tak, to są pudła jeszcze. Kartony oznaczone symbolem są zapieczętowane taśmą. Runy, o których wspominał mój przyjaciel, mogą tu być, ale potrzebuję sposobu, aby je otworzyć. Wreszcie, utnijmy to. Okej, dzięki Bebu za podpowiedź, bo bym tutaj tkwił. Jest tu mnóstwo bezużytecznych śmieci. Aha, to może być to małe pudełko. Są trzy runy, ale rytuał nie wspominał o konkretnym. Który powinnam wziąć? Dziwne C, dziwne O i dziwne B. Weźmy B jak Bebu. Runa protekcyjna. Cóż, moje nie są idealne, ale powinno wystarczyć. Muszę to zrobić we wszystkich trzech klasach. Czemu nie ma muzyki? Puste krzesło. Nani? Jestem lekko przestraszona, ale skończę to, co zaczęłam. Co się stało z... dziewczynami? Ta cisza mnie niepokoi. Nie podoba mi się ta cisza! Tam ktoś za oknem był! O kurwa, mam ciary. I have a ciary. Czy to jest nadal otwarte? To jest nadal otwarte. Nie działa. O, ta cisza, no halo, co jest nie tak z tą grą? Excuse me, wydawała się słodka. A teraz to już jest niezbyt fajne. Świeczki teraz muszę. Ustaw i zapal świecę w środkowym pokoju. O, lipka. Mino likey likey this. Mino very very likey this. Czekaj, co jeszcze raz? W środkowym pokoju. A, do stolika podejdź. Nie podoba mi się to.
Kat? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jako Chaken nie za bardzo mi się to podoba. Ale okej, okay. Wszystko gotowe. Pozostało tylko czekać 5 minut, a następnie spalić włosy. Czy kropki? To będzie ból posprzątać to wszystko. Project Cut. Poważnie? Przestań się bawić. Ale wszystko, z czym się bawię, kończy się oszustwem. Co jeśli pewnego dnia tak nie będzie? Co jeśli skończysz wzywając jakiegoś diabła i skażesz swoją duszę na wieczność w podziemiach? No już admini u mnie sprzedali swoje dusze na wieczność w podziemiach, więc no, to tam whatever by było. Chętnie bym cię przyjął, Kat, jeżeli już. No. Co jeśli twoja dusza już jest potępiona? To chyba czeka na mnie po śmierci. Kat! To był żart. Wiesz, że nie znajdziesz go w ten sposób. Trzy kropki. I tak zrobisz co tylko chcesz, bez względu na to, co powiem, prawda? Możliwe. Uparty idiota, albo uparta idiotka. No, nie nazywaj mnie, ja nią tylko prowadzę, przepraszam. I nie jestem ambitnym idiotą, jestem głupim idiotą w sumie, faktycznie. Preferuję ambitny idiota. Powinno to być idiotka, ale okej. Więc powiesz mi, gdzie jest ten list? Wyczerpujesz mnie, Kat, wiesz o tym? A jednak tu jesteśmy. W porządku, wygrałaś. Jest w klubie okultystycznym. W jednej z szuflad jest złota koperta, ale nie pozwolą ci wężyć dookoła, bo nie jesteś członkiem klubu. Dziękuję, jesteś najlepsza. No to są męskie składniki, halo. A? Czy ktoś jest przy drzwiach? Trzy kropki. Cele zaktualizowane. Spal kępkę włosów na świece. Uj, rozejrzę się. O, jak fajnie, ktoś przebiegł przy oknie. How nice is it? Bardzo miło. Zią. O. Okej. Ten odcisk... Widzę odcisk palca na oknie. Czy zawsze to tutaj było? Okno jest wybite. Wystraszyło mnie. Kat? Nie sądzę, by to był dobry pomysł, by kontynuować. I don't like it, guys. I don't fucking like it, guys. A, muszę przy świeczce. Świeczka pali się ogrzewającym ciepłem. Zróbmy to. Dobra, teraz muszę tylko zdmuchnąć świeczki, więc... A? Świeczki, czy one właśnie... Kat? Niepokoi mnie to. Chyba powinnam policzyć do 100. 1, 2, 3, 4, 5. 28, 29, 30. Dlaczego to robię? Ta śmieszna gra nie może działać. 55, 56, 57, 58. Kat, przystopuj! To nie jest dobry pomysł! Zastanawiam mnie, czy mama się o mnie martwi. No co to było? 79, 80, 81. Kat? Co to za hałas? Czy ktoś tu jest? 97, 98, 99. 100. Więc? Otworzyć oczy? Nani? Trzy kropki. To zadziałało? Nie mogę w to uwierzyć. Baka. To jest niesamowite. To nie jest zbyt samowite. Like. Obstawiam, że coś się odjebie mocnego z tym. Ale gdzie ja jestem?
To jest korytarz, to definitywnie nie jest szkoła. Trzy kropki. To niewiarygodne, jak to mogło zadziałać? To nie ma żadnego logicznego sensu, przed chwilą byłam w klasie. Czy ja oszalałam? To takie ekscytujące, nie wierzę, że to zadziałało. Rere kumkum, nie? Jeśli się z tego obudzę i okaże się, że to był sen, cóż, to byłoby rozczarowujące, delikatnie mówiąc. W porządku, zdecydowanie muszę to miejsce sprawdzić. O, szed. Przytrzymaj górę lewo, aby... Okej. Duże ilości czarnej substancji zebrały się pod schodami. To mnie niepokoi. Co jeżeli to coś jest żywe? Drzwi z lśniącym zakończeniem. Zamknięte. O, czarna substancja spływa z dołu, albo z góry. Czykolwiek jest, wygląda obleśnie. Czyli z dziwnym wzorem. Bardzo zamknięte. Drzwi z dziwnym wzorem. Zamknięte. A, zlupowałem się, dobra. Zobaczmy, co tutaj się znajduje w tym. Drzwi z dziwnym wzorem. Zamknięte. Okej. To się właśnie popatrzyło. Okej. Nie podoba mi się to. Drzwi normalnie wyglądające. Dość normalnie wyglądające drzwi, zamknięte. Ja nie chcę do tego podchodzić czy coś. Bezsensowne rury idą po tym całym ośrodku. Są ciepłe w dotyku. Czy to coś w rodzaju ogrzewania? Kat, nie podoba mi się to. Dziwne. Nie przechodziłam już tędy? Trzy kropki. Mam... Musi być coś, co ominęłam. Ale co? W takim razie. I don't like it. I don't like it. Zgubiłam się? Nie pamiętam, aby ten korytarz był tak długi. Widzę klucz wiszący na haczyku. Kurwa, aż takie wybory. Ja się boję, że to, nie wiem, coś do czegoś sprowadzi niezłego bardzo. No kurwa, ten typ mi mówił. Bieraj, okej. Dość normalnie wyglądający klucz. O nie, chyba wiem, do czego on jest. Te drzwi nie mają dziurki na klucz. Chyba wiem, do czego to jest. I don't like it, man. Klucz pasuje. O, co to? Jestem znowu w szkole? Kartki z zasadami. Zakaz biegania po korytarzu. Zakaz krzyczenia podczas przerwy. Zakaz uciekania kiedykolwiek. Zabawmy się. Co o tym myślisz? Zabaw mnie, a w nagrodę dostaniesz nic. Cześć! Dziwna figuro. Mówiłem, Kat. To był bardzo zły pomysł. Oj, to był bardzo zły pomysł. Wiesz w ogóle, gdzie jesteś? Wybrałaś wycieczkę w jedną stronę do piekła, dzieciaku. Nie podoba mi się to kompletnie. Nie myślisz, że zaszłaś zbyt daleko? Teraz, kiedy możesz udowodnić, że te rytuały działają, nie masz jak wrócić, aby powiedzieć o tym innym. Ta wiedza umrze razem z tobą. Nie mów mi, że ona zginie, no halo. Zgubiłaś się?
don't like it, guys. Kat, ale zjebałaś. Mogłaś się nie plątać w coś takiego. Oj, mogłaś się w coś takiego nie plątać. To nie wygląda zabawnie. Powinnaś odpuścić. Nigdy nie opuścisz tego miejsca. O, lipka. Mam lekkie ciary. O, hej! Widzę, że macie tam piękną imprezkę za oknem. Kat, spierdoliłaś i to mocno. Twoja matka będzie zdruzgotana na myśl, że jesteś całkowicie teraz... że jest teraz całkowicie sama. Bez męża, bez córki. Każdy ją zostawił, jak żałośnie. Nie mogłaś wtedy pożegnać się z ojcem, a teraz nie możesz pożegnać się z matką. Co jeśli powiem ci, że ktoś, kogo znasz, jest tutaj z tobą? Czy to sprawi, że będziesz mieć nadzieję? Ulżyło? Wiem, o czym myślisz. Wtedy mogę uciec z nimi. Ale te rytuały nie mają odwrotu. Nigdy nie zostały tak zaprojektowane. Gdzie mi, żeby na to nie wchodzić? Albo chyba i tak muszę na to wejść. W sumie... dlaczego miałabyś uciec swojej ofierze? Kurwa. Nie podoba mi się to. I oto jesteś, biedna mała mysz laboratoryjna. Utknęła w labiryncie. Masz tylko dopóki... nie zdecydujesz się, że skończę się z tobą bawić. I wtedy... stryk. To mi się nie podobało. Kat? Kat? Why did you do this? To us right now? Nie mogę z niczym interaktować. Kurna. To jest faktycznie niepokojące w ciul. To mocno. Like, no need a fuck, man. Jak chciałabyś zostać tutaj uwięziona, dopóki nie umrzesz? Halo? Zbadaj dziwne miejsca. Runa protekcyjna. Lubisz to? Myślę, że właśnie tego potrzebujesz. Może teraz zastanowisz się nad głupotą swoich działań. Co ja tu muszę zrobić? Halo? W międzyczasie... po prostu patrzy, jak gnijesz. Zamknij się, wystarczy! Kimkolwiek jesteś, wynoś się z mojej głowy! Moje życie to mój biznes, moje decyzje, tylko moja. Wypuść mnie z tego miejsca, wiem, że istnieje wyjście, musi jakieś być. Proszę, musi być jakiś sposób. Chcę wrócić do domu. Też mam takie typowe trzy kropki i zdziwko na twarzy. Wyszłam. Ale dalej jestem na korytarzu. Nie podoba mi się, to muszę się stąd wydostać. Cel zaktualizowany. Ucieknij z nawiedzonego miejsca. Te drzwi nagle się otworzyły. Let's see, co znajdziemy dalej.
Te drzwi są otwarte. Czy to nie było zabite deskami? Wszystko inne jest zamknięte, nie mam innego wyjścia niż iść. I don't fucking like it, man. Zdekapitowane ciało. Nie może być. Jak to możliwe? Widziałem ją chwilę temu. Ja nie rozumiem. Dlatego zniknęła. O kurwa mać. Zakrwawione ciało. Nie, nie, nie. Mój Boże. To nie może być prawda. To nie może być prawda. Racja? Kurwa. Zakrwawione, brakuje mu dany. Ja... To moja wina. Powitalne drzwi są zamknięte. Ja muszę uciec. Ale jak mam uciec, skoro nie wiem czym? To nie pomaga. Drzwi. Czy mogę wyjść? Czy mogę iść do domu? Nie chcę umierać. To było tyle? To jest prolog całej gry, mówisz? Niedługo wyjdzie nowy patch. Ja pierdolę, man. Czyli to był tylko prolog do gry całej. Mam mindfucka, guys. Co się właściwie odjebało? Like, what the fuck? Ja myślałem, że nie wiem, uda mi się z tą jakoś wyciągnąć wiadomość od twórcy. Dziękujemy za poświęcenie swojego czasu na naszą małą grę. Dla nas to znaczy bardzo dużo. Dziękujemy również Bebu i Estixowi za przetłumaczenie gry na język polski. Dziękujemy Bebu i Estix. To, w co grałeś, to prolog większego projektu, nad którym obecnie pracujemy. Chcielibyśmy również móc wprowadzić go w życie, ale to zależy od opinii, które otrzymujemy dla Project Cat. Wiem, że irytujące jest pytanie, ale bardzo nam by pomogło, abyś mógł zostawić komentarz lub ocenić naszą grę na itch.io. Bardzo dziękujemy. Słyszeliście, guys? Link do tej gry wam pozostawiam w opisie. Spolszczenie do Bebu, spolszczenie Bebu również wam zostawiam w opisie. Szepnijcie o tej grze dobre słówko i życzę twórcom powodzenia, bo to jest fajne. To mi się spodobało, szczerze. To, co zapowiadają, przypuszczam, że będzie fajne.